Dzień dobry Państwu, Krzysztof Lech Łuksza. Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Fizyka Życia. Z nami Jan Kubań. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Sezon drugi. Sezon drugi, trudniejszy, muszę trudniejszy, powiedzieć. Trudniejszy, tak. Większe wyzwania tutaj przed nami Pan stawia, Panie Janie. Tutaj przypominamy, że Pan Jan Kubań jest autorem książki Fizyka Życia, a także książki 59 kluczy do zrozumienia zagadki powstania życia. I w drugim sezonie naszego cyklu właśnie skupiamy się na tej zagadce. I wydawać by się mogło, że to są nudy, bo wracamy do szkoły średniej, do chemii, do biologii, ale nie, będziemy wprowadzali nowe elementy, a też tak, żeby zachęcić Państwa do jednak nie odchodzenia od ekranu, warto tą wiedzę poznać, wiedzieć, no bo jak mówimy o koronawirusie, który teraz jest naczelnym tematem we wszystkich mediach głównego nurtu, no to powinniśmy mniej więcej wiedzieć, z czego on tam jest stworzony, tak? To jest wirus RNA, o tym będziemy mówili, dzisiaj zaczniemy od DNA, bo to jest prościej. DNA. Każdy słyszał z nas tę nazwę, ten skrót. Mniej więcej wiemy, co to oznacza, no, struktura w naszych komórkach, w której jest zapisane być może nasze przeznaczenie, a na pewno nasz potencjał. No ale jeśli już wchodzimy na taki większy poziom szczegółowości, złożoności tego zagadnienia, to muszę powiedzieć, dla człowieka, który nie jest obeznany z chemią, bo wiadomo, szkoła średnia, pan powiedział, kiedy to było, już niewiele osób tak naprawdę pamięta o tych wszystkich zależnościach, ale po prostu jest to dosyć trudne, wydaje mi się, do zrozumienia, przynajmniej na pierwszy rzut oka, jak otwieramy encyklopedię i tak dalej. No i panie Janie, dzisiaj takie wyzwanie przed panem, żeby to wytłumaczyć, jak to działa tak naprawdę w sposób zrozumiały dla jak najszerszej publiki, jak najszerszego audytorium. Wytłumaczę, dlaczego to jest takie skomplikowane, bo uczą nas nauczyciele, oni czerpią wiedzę od naukowców, którzy opracowują podręczniki, a tutaj się kłania fizyka życia. A jaki oni mają interes, żeby to fajnie wytłumaczyć, żeby wszyscy to zrozumieli? Praktycznie żadnego. No i nawet w Wikipedii, kiedy 10 lat temu pisałem fizykę życia, pewne pojęcia były wytłumaczone w bardzo prosty sposób, a potem zaczęły być komplikowane. To jest taka naturalna tendencja ludzi, którzy redagują, żeby dodać swoje trzy grosze, żeby pokazać, właśnie ciekawe, bo oni nie pokazują, że są mądrzy, bo oni robią to anonimowo, ale jednak z prostych wytłumaczeń to wszystko komplikują. Oczywiście piszą to rozsądnie, piszą to logicznie, tylko zarzucają czytelnika szczegółami, czytelnik tonie w tych szczegółach i nie potrafi wyciągnąć swoich wniosków. Także ja jako biznesmen, czyli człowiek, który sprzedawał, którego bardzo dużą częścią życia było sprzedaż tego moich talentów, które potrafię przekształcić w dobre programy komputerowe, które ludzie chcą kupować w sposób nieprzymuszony, nauczyło mnie tego, że ja muszę skomplikowane rzeczy w miarę w prosty sposób tłumaczyć. No i się tym zająłem. To było w biznesie, a potem to się przełożyło właśnie na problemy. Zanim przejdziemy, panie Janie, w takim razie do tej złożoności, to tak w kilku słowach jakby pan opisał, co to jest DNA, kod? Już idziemy, właśnie po kolei idziemy. Prosiłbym realizatora o wrzucenie ekranu, mojego ekranu na ekran naszych widzów. I tutaj wracamy. Miało być prosto. Miało być, jest prosto. To jest lekcja chemii, tak, w tej chwili. Mamy tutaj cząstkę chemiczną. Ona ma taki łeb, ma dwa takie ogony, takie dwie nóżki. No i tak jak żeśmy mówili, w tych tutaj miejscach ona przyciąga, ma takie elementy, które są nazwane, ja to nazywam fragmentami czepliwymi, bo one chcą po prostu przyciągnąć inne cząstki sobie podobne. Tutaj głowa jest hydrofilowa, czyli przyciąga cząsteczki wody, natomiast jest ogon, jest hydrofobowy i odpycha te cząsteczki wody. No i teraz mamy takie cząsteczki, jak się pojawią dwie, jedna obok drugiej, no to zaraz to one tworzą, sklejają się tutaj właśnie tymi obszarami, gdzie są te siły van der Waalsa, one się sklejają, no i tworzą błonę. I ta błona od góry przyciąga wodę, a
od dołu tej odpycha tą wodę. No i cóż się dzieje? No, te cząstki tak jakby powodują powstawanie tworów większych, właśnie złożonych z tych właśnie małych cząsteczek, liposomów, micelli albo dwuwarstwy lipidowej. Liposom to jest też taka dwuwarstwa, tylko tak jakby zamknięta, jest to taka pewien kula, która jest, no, albo przyciąga wodę ze wnętrzem, a odpycha wnętrzem, albo na odwrót, w zależności od tego, jak się ten liposom ułoży. No i przeszedłbym, właśnie zanim przejdziemy do DNA, ja bym przeszedł może do takiego zagadnienia, o którym nigdy Państwo nie słyszeli na lekcjach biologii, bo tutaj no, fizyka życia przechodzi od chemii, biochemii do biologii, no a cały czas mówimy z punktu widzenia teorii systemów. Ja bym poruszył takie zagadnienie, mianowicie jak mogło dojść do samowzbudności ewolucji biologicznej. No i wyobraźmy sobie przestrzeń wypełnioną tymi małymi fosfolipidami. Te malutkie, te główki i mają te ogonki. Tego jest pełno, to jest w przestrzeni. No one mają naturalną tendencję do tego, żeby się grupować. Tak jak żeśmy mówili, tworzą liposomy, czyli te bryły, takie baloniki. Większe takie. Większe, ale, struktury. Ale te liposomy nie mogą być nie wiadomo jak duże. One przy przekroczeniu pewnego swojej objętości czy powierzchni, one się rozpadają na mniejsze kawałki. No a te mniejsze kawałki znowu tworzą te liposomy. Proszę zauważyć, pojawia się taki ruch tak jakby cykliczny, tak, że tendencja do grupowania rozpada się na mniejsze, znowu te mniejsze grupują, no i tak dzieje się cały czas. Co to panu przypomina? No powiedział pan o cyklu, no, jakiś cykl życia. Z wielkim wybuchem jest podobnie, tak, gromadzi się materia, i w przestrzeni kosmicznej następuje wybuch tej materii, po czym ta materia znowu się kumuluje. Czyli do pewnego, znaczy na pewnym poziomie ogólności te zjawiska są bardzo podobne. Skupmy się teraz na takim jednym liposomie. Otóż podzielił się, no i grupuje sobie następne. Te kawałeczki, które się podzieliły, rosną znowu, potem znowu rosną. No i w zasadzie nic by się nie działo, tak? Znaczy rosłyby sobie, rozpadały, rosłyby sobie, no i zamiast życia to byśmy mieli w tej chwili taką zupę z takimi liposomami, które by sobie tam rosły, rozpadały się, rosły, rozpadały. No ale teraz wyobraźmy sobie, że w takim liposomie w środku jest coś, co powoduje, że ten liposom nabiera lepszej mocy w przyswajaniu tych fosfolipidów. Czyli ma większą trwałość, tak? Na przykład ma większą trwałość, może urosnąć większy. Lepiej, na przykład potrafi ukraść innemu liposomowi, wyrwać z niego kawałek, taki fragment, no bo ten kawałek to są fosfolipidy, tak? No to on je wyrywa i dołącza do siebie. Teraz tak, jeżeli to coś, no to coś to może być tylko jakaś inna cząstka chemiczna, prawda? No bo mówimy o cząstkach chemicznych, także tam nie ma niczego innego. No i teraz tak, jeżeli mamy taki liposom z tym czymś w środku i ten liposom, powiedzmy, że dzieli się na dwa inne, mniejsze liposomy i to coś zostaje tylko w jednym z nich, no to znowu nic się nie dzieje, no bo ten będzie wyrywał, znowu się rozmnoży, ten potomek, który odziedziczy to coś, będzie znowu wyrywał tamtym, będzie silniejszy, ale tak jakby nic dalej się nie będzie działo. Ale teraz, gdyby to coś dzieliło się tak samo, jak dzieli się liposom, gdyby to też była cząstka RPD, czyli odbudowująca się po podziale, to w tym momencie, jeżeli liposom z tym czymś podzieli się na dwie analogiczne cząstki, dwa liposomy z czymś w środku, bo to też zostało podzielone, no to teraz liposom będzie rósł, a to coś będzie też próbowało tak jakby też się budować. No i tak mogło dojść, to jest taka moja hipoteza, że w ten sposób mogło dojść do samowzbudnego zainicjowania się ewolucji biologicznej. No bo cóż, znowu na pewnym poziomie ogólności nasza błona komórkowa, to są właśnie liposomy, to jest błona, jest zbudowana z fosfolipidów, natomiast w środku mamy takie cząstki, które też się powielają, to jest właśnie DNA, ale nie tylko, bo jest masa jeszcze innych rzeczy, o których dalej będziemy mówili.
No i się to powiela, czyli schodząc, robiąc tą analizę, tak jakby z tego, co wiemy, co dotyczy nas w tej chwili, można domniemywać, że właśnie tak to się odbyło, że te warstwy fosfolipidowe otoczyły jakąś cząstkę, również cząstkę typu RPD i zaczęły ze sobą współpracować, tak? Czyli ta cząstka spowodowała, że warstwa fosfolipidowa zaczęła lepiej działać, po prostu stała się mocniejsza. A jak to miało się pojawić w tej cząstce? No nagle ten silniejszy, no właśnie, co to jest? Bo pan mówi cały czas to coś, ale to trzeba jakoś zdefiniować. Tak, czy to inna jest cząstka RPD i teraz pozwólmy właśnie, przejdźmy do kolejnych cząstek RPD, dobrze? Tylko zdefiniujmy sobie. W tym miejscu ja bym wprowadził dwie takie przydatne definicje. Obiekt typu RPD to każdy absorbujący zasoby zewnętrzne obiekt, który co pewien czas powiela siebie i swoje zdolności. Liposom jest oczywiście takim obiektem. Każdy obiekt typu RPD, który absorbuje zasoby nieco lepiej niż obiekty, z których się wywodzi, nazwijmy pozytywnym mutantem. Czy te definicje są dla pana zrozumiałe? Tak, no tak. Taka pozytywny mutant. Tak. Tylko pytanie, skąd ta mutacja? Czy to jest kwestia prawa wielkich liczb, że wśród ogromnej ilości tych cząsteczek pojawi Pamięta się pan właśnie taka mutacja? Kiedyś mówiliśmy o zaburzeniu. Nie wnikajmy w to. I doszło do tego zaburzenia. Zaburzenie jest porównywalne właśnie z mutacją. Zostało to w sposób jakiś tam zaburzony, no i przyniosło to pewien efekt. Pamięta pan, żeśmy mówili też o stabilności, tak? Czyli spowodowało to. Niektóre zaburzenia mogą powodować, mieć efekt destrukcyjny, ale niektóre mogą mieć efekt konstrukcyjny, czyli mogą coś polepszyć, tak? No i w momencie, kiedy mamy tak, że cząstka RPD zaczyna absorbować zasoby nieco lepiej niż obiekty, z których się wywodzi, wówczas nazywamy ją pozytywnym mutantem. No i teraz, cóż, liposom mógł otoczyć taką inną cząstkę typu RPD, a tamtej się to spodobało, tak, w cudzysłowie, no bo oczywiście chemia nie myśli, nie ma żadnych emocji, ale zaczęły ze sobą mocno współpracować. Tutaj po prostu zaszła taka relacja, że no skoro wspólnie nam jest dobrze, tak, jesteśmy mocniejsi, no to po prostu będziemy ze sobą współpracowali. Dobrze. No i teraz właśnie to pytanie pana, mówi pan, że ja mówię, że to coś. Cząstką wzmacniającą możliwości absorpcyjne liposomu raczej nie może być fosfolipid, bo byłyby one natychmiast wchłonięte. Czyli musimy się zastanowić, jakie cząstki typu RPD mogłyby się nadawać na te cząstki wzmacniające możliwości fosfolipidu. No i idziemy w tej chwili do chemii. Liposomu czy fosfolipidu? Liposom to już jest ta bryła, to już jest ten balonik, a fosfolipid to jest to, co ten balonik tworzy, to są te cząsteczki. Czyli no ja tutaj wymiennie to używałem, znaczy mówimy w ten sposób, że mamy ten liposom, w nim coś jest. No i teraz idźmy, bo nie jest, to jest tak jakby wytłumaczenie w tej chwili na boku. Otóż mamy dwie takie cząstki, które mogły na samym początku te właściwości liposomu wzmacniać. To jest RNA i DNA. Są to oczywiście cząstki typu RPD, przy czym nie tworzą błon, tak jak fosfolipidy, ale coś w rodzaju nici. No i choć DNA i RNA mają nieco inne właściwości, to ich budowa jest analogiczna, dlatego na wstępie może właśnie ją omówimy. Tutaj na Państwa ekranie widzimy schemat, ja specjalnie napisałem, niepełnego nukleotydu. On jest zbudowany z pięciowęglowego cukru i tutaj proszę zauważyć, to są atomy węgla 1, 2, 3, 4 i 5, natomiast tutaj jest atom tlenu. No i teraz to jest ten cukier, tak, ten zielony. On może być dwojaki, albo to jest ryboza i wtedy wszystko to, co jest stworzone z nukleotydów rybozowych, będzie się nazywało RNA, czyli ribonucleic acid, albo DNA, jeżeli to jest deoksyryboza, bardziej skomplikowane. Generalnie... Ogólnie jest to kwas. Ogólnie jest to tak, znaczy powstaje tak. Mamy tutaj ten pięciowęglowy cukier i w zależności, czy on jest rybozą, czy deoksyrybozą, to powstają albo RNA, albo DNA. Ale teraz zobaczmy, jak to wygląda. Otóż tutaj mamy fosforanową grupę funkcyjną. Pamiętają Państwo, grupa funkcyjna w chemii to taka nazwa trochę dziwna. Ja nazwałem to wypustką czepliwą.
Czyli to jest coś, co dąży do tego, żeby się uczepić jakiejś innej cząstki. Natomiast tutaj mamy hydroksylową grupę funkcyjną, natomiast w tym miejscu mamy grupę funkcyjną do zasad azotowych. Czy wszystko jest jasne? Proszę kontynuować. No, dobra, myślę, że to nie jest skomplikowane. W tej chwili przejdziemy, czyli tak, to jest nukleotyd, ale on jest niepełny. No i tak jak powiedzieliśmy, może być rybozowy albo deoksyrybozowy. To jest, wydaje się, proste ta budowa, tylko czekam właśnie na powiązanie tego z wcześniejszymi zjawiskami. Już jedziemy, tylko jeszcze prawdopodobnie będziemy musieli zrobić właśnie, bo teraz, żeby był pełny nukleotyd, to musi do niego być doczepiona zasada azotowa nukleotydów. To jest kolejna cząstka. I teraz proszę zauważyć, takich cząstek, o ile nukleotydów mamy dwa typy, czyli rybozowy i deoksyrybozowy, o tyle zasad azotowych nukleotydów mamy pięć. Pięć rozróżniamy. Adeninę, tyminę, uracyl, cytozynę i guaninę. Proszę zauważyć, jak one są tutaj pokazane. Otóż A ma taką, tak jakby szpicę prostą, złożoną z dwóch odcinków. T ma szpicę wklęsłą. Uracyl też ma szpicę wklęsłą, złożoną z dwóch odcinków. Natomiast cytozyna ma tak jakby nie z dwóch odcinków stworzone, tylko z półokręgu. Natomiast guanina też z półokręgu, ale wypukłego. Czyli tutaj mamy potencjalne połączenia. Tak? Potencjalne połączenia, dokładnie, dokładnie. Świetnie pan to zauważył. Mianowicie adenina może łączyć się z tyminą albo z uracylem. Z kolei uracyl tylko z adeniną, tak? No bo z niczym innym nie może. Tutaj acytozyna z guaniną. Acytozyna z guaniną. No i teraz jedziemy dalej. Mamy już w tej chwili pełny schemat nukleotydu, mianowicie wygląda to sobie w ten sposób. Przypominam, fosforanowa grupa funkcyjna, hydroksylowa grupa funkcyjna, tu jest ten cukier i doczepiona do tego zasada azotowa. I teraz cała ciekawostka i tak jakby cała istota powstawania DNA czy RNA polega na tym, że fosforanowa grupa funkcyjna dąży do połączenia się z hydroksylową grupą funkcyjną. Czyli jeżeli mamy środowisko, w którym występują nukleotydy tego samego typu, a nawet, znaczy tak, tego samego, bo to one się nie mieszają, no to istnieje naturalna tendencja tworzenia się łańcuchów deoksyrybonukleotydów albo rybonukleotydów. Ja w tej chwili omówimy DNA, chociaż jest to bardziej skomplikowany łańcuch, to od tego zaczniemy, bo z kolei właściwości RNA są trochę inne, bardziej skomplikowane. DNA, bym powiedział, tak z takiego systemowego punktu widzenia, to jest prostsza struktura. No i proszę sobie właśnie tutaj spojrzeć w tej chwili na ten ekran, tak, uproszczony model DNA, a tutaj jest pokazany schemat samobudowania się DNA. Tak, tutaj mamy te cukry, one się łączą, tak jak żeśmy mówili, te hydro... Poprzez te zasady, tak? Poprzez te grupy funkcyjne, tak? Natomiast proszę zauważyć, że tu, w tym miejscu, tutaj łączy się, nukleotydy się ze sobą łączą, ale zaraz dołączają się zasady azotowe nukleotydów. I teraz powstaje coś takiego. To jest właśnie uproszczony model, czy też schemat DNA. I proszę zauważyć, że tutaj mamy te połączenia tych zasad azotowych. Tak? Czyli powstała taka struktura. Ta struktura się sama buduje. To wynika z właściwości cząstek chemicznych, jakimi są nukleotydy. Czyli z tego przyciągania się do siebie. Po prostu z przyciągania, z istnienia tych grup funkcyjnych. I to samoistnie po prostu powoduje, że ta cząstka jest cząstką, która się samo buduje. Ale ona też jest cząstką typu RPD i w pewnym momencie, jeżeli jest już za duża, no to się rozpada. Ale ciekawie się rozpada. Mianowicie ona się rozpada tutaj wzdłuż tych połączeń. Tak? Nie rozpadają się te łączenia, czyli to. Czyli tak jakbyśmy mieli zamek błyskawiczny, który jest zamknięty, w pewnym momencie on się rozjeżdża na dwa elementy i te elementy wyłapują luźne nukleotydy i na tych elementach powstają kolejne
łańcuchy i tworzy się znowu kolejne DNA. I teraz jeżeli taka cząstka wzmacniałaby właściwości liposomu i wraz z nim dzieliła się, dokładnie tak wygląda podział komórki, to wiemy, tak? No to w tym momencie można domniemywać, można budować taką teorię, że właśnie od tego zostało to zainicjowane. Oczywiście ja tu mówię o DNA. Według mnie było to RNA, czyli tą cząstką na tych pierwotnych, na tych zupełnie bazowych początkach ewolucji biologicznej, to było RNA. O tym sobie powiemy, ale żeby dobrze zrozumieć, o co chodzi w RNA, to musimy poznać jeszcze białka. Ale do białek za chwilę dojdziemy. Czyli mamy rozpad, bo nie unikniemy rozpadu materii i tych cząsteczek czy komórek, ale ten rozpad, no, ze względu na to, jak to się tam ułożyło, jest, powiedzmy, replikowaniem się tego... Odbudowywany, dokładnie. Dlatego ja nadałem tą nazwę RPD, Reconstructo Post Dividere. Nie wiem, jeżeli ktoś jest specjalistą od łaciny, to proszę mnie poprawić, podesłać na maila, jeżeli popełniłem błąd. Natomiast szukałem długo w słownikach i tak po prostu to nazwałem, cząstki RPD, cząstki, które potrafią zbudować się na podstawie, tak jakby po rozpadzie. No i pierwszą taką cząstką to jest właśnie liposom, który jest zbudowany z fosfolipidów, a kolejnymi cząstkami to są właśnie cząstki zbudowane o cukry deoksyrybozowe i rybozowe, tak? To jest właśnie DNA i RNA. I tak jak powiedziałem, budują się i przy pewnych warunkach po prostu rozpadają się, rozkładają się na dwie części, może na więcej, to zależy. Dobra. A teraz pytanie, nie wiem, czy teraz pan planuje o tym powiedzieć, ale no jak to jest, że tam jest jakiś zapis, jak to jest odczytywane? To za chwilę. Bardzo dobrze, że pan to wyprzedza. Możemy tak jakby tutaj wprowadzić naszych widzów, zainteresować, ale szczegółowo o tym będziemy mówili za chwilę. Jeszcze będziemy musieli poruszyć taki temat w ogóle kodowania, na czym polega kodowanie, budowanie, co to jest informacja, tak? Bo to jest ważne. Proszę zauważyć, tutaj, jeżeli mógłbym poprosić jeszcze raz o mój ekran, tak? Proszę zauważyć, że to stanowi ciąg. Pan pamięta, ciąg to jest zbiór uporządkowany, to już jest uporządkowane. To są względem tych właściwości, które tak, się przyciągają. Tak, ale teraz jest tak, że pomimo to, że te tutaj te elementy się przyciągają, to one przyciągają tylko i wyłącznie takie elementy, które im odpowiadają, czyli tak jakby stworzą pary komplementarne. Proszę zauważyć, że tutaj mamy CAGG, TA, CGTTC. To są już informacje, to jest zawarta informacja. I teraz z definicji informacji wynika, że to jest uporządkowany ciąg stanów, który może być interpretowany. Czyli ciąg uporządkowany stanów już mamy. Tak, no bo sednem informacji tutaj, istotą, nie są te literki, bo to my nazwaliśmy, tak, tylko tak. Właśnie to uporządkowanie. To uporządkowanie. Na bazie różnego uporządkowania możemy wyróżnić określone Tak, mamy informacje. Określone uporządkowanie i mamy określone stany. To znaczy, tak jak mamy alfabet, mamy litery, no to te litery, bo to tak, żeby łatwiej zrozumieć, tak, to te uracyle, adeniny, tyminy, one zostały określone tymi literkami. Ale cóż, w dalszych badaniach okazało się, że nie tylko to stanowi informacje, ale to jest również ta informacja jest interpretowana. Natomiast tutaj, jeżeli te dwa łańcuchy się rozjadą, teraz proszę też zwrócić uwagę, jeszcze raz właśnie, że to jest informacja komplementarna, tak? To nie jest taka sama, bo C nie łączy się z C, tylko z odpowiednikiem G. Czyli jeżeli się te dwa łańcuchy DNA rozjadą, to są dwa różne łańcuchy, no bo informacja jest różna, ale na ich bazie stworzą się dokładnie takie same struktury DNA, jakie były pierwotnie. Prawie dokładnie tak samo, bo naukowcy szacują, że raz na 10 tysięcy powieleń dochodzi do przekłamania. I to są te mutacje czasem, tak? Od tego wyjdziemy, bo te mutacje to jest bardzo duża dyskusja właśnie na temat tych mutacji. To sobie określimy, ale musimy mieć trochę większą wiedzę. Ale dokładnie tak. Zaburzenia powodują, że te dwa nowo powstałe łańcuchy DNA mogą się między sobą różnić w jakimś tam stopniu.
Tak? I teraz, jeżeli ten stopień spowoduje, że fosfolipidy będą lepiej się budowały, lepiej przechwytywały materię z otoczenia, no to będzie pozytywny mutant. A jeżeli zrobią, że będzie przechwytywanie gorsze, no to będzie negatywny mutant. I zginie. I zginie. W tym momencie dokładnie on zostanie z tego procesu ewolucji biologicznej, która się tutaj inicjuje na poziomie molekularnym, tak? I ona potem będziemy pokazywali, jak ona buduje, jak ona tworzy nowe, jak ona dodaje, tak? To wszystko wyjaśnimy. Rządy przypadku, tak? Tak, no poniekąd rządy przypadku, ale potem pokażemy, że ten przypadek prawdopodobnie jest też ukierunkowany, bo ewolucja odkryła, to też jest złe słowo, znaczy pewne mechanizmy się utworzyły, które spowodowały, że te przypadki mają pewną charakterystykę, czyli to jest przypadkowość, ale o pewnej charakterystyce. Mają tak jakby pewnego rodzaju właśnie powtarzalność, DNA potrafi się naprawiać, tak, bo żeby wyeliminować wszystkiego rodzaju przypadki możliwe, to DNA ma takie mechanizmy, że się naprawia. Tym niemniej jednak dochodzi do mutacji różnego rodzaju. To są całe skomplikowane mechanizmy. Ja będę się starał w miarę tak prosty sposób, jak robimy to dzisiaj, to wszystko po kolei tłumaczyć i mam nadzieję, że naszych widzów to zainteresuje, bo no też wzrośnie ich świadomość tego, co się dzieje dookoła, tak? A ja staram się to właśnie wytłumaczyć w bardzo prosty sposób. Dobrze, to jedziemy dalej. No i teraz w latach 50. XX wieku zaczęto rozważać, w jaki sposób mogło dojść do samoistnego powstania biocząstek w początkowym okresie istnienia Ziemi. No i tutaj dwóch takich amerykańskich. A czym się różnią biocząstki od niebiocząstek, od żywych cząstek? No to, znaczy wie pan, taka definicja jest może nie encyklopedyczna, tak? Te wszystkie cząstki, które w nas siedzą, tak, no, w oparciu głównie oparte o węgiel, tworzące białka. No, ale coś istotnego musi chyba je wyróżniać na tle, bo z jednej strony mówimy o bio, czyli o życiu już, no to jest znacząca różnica. No więc właśnie, tutaj tych dwóch uczonych, ten Miller i Clayton U. Urey, oni przeprowadzili eksperyment, podczas którego zaobserwowali, że powstają aminokwasy. I generalnie naukowcy koncentrowali się na tych aminokwasach. Aminokwasy, zaraz też będziemy o tym mówili. Bo przepraszam, że tak przerwałem, ale to jest interesujące, gdzie na tym poziomie molekularnym możemy powiedzieć, że już jest bio, czyli życie, a jeszcze nie ma. Za chwilę. Panie Krzysztofie, to są bardzo szerokie zagadnienia i musimy naświetlić całe tło tych zjawisk. No to ja słucham. Jeżeli nie zapomnę, bo coś mi się, znaczy czasami mi się to zdarza, to spróbuję, żeby to pan powiedział, kiedy to bio się zaczęło, kiedy to życie się zaczęło, jak już będziemy troszeczkę więcej wiedzieli, dobrze? Bo to jest kwestia umowna. Znowu wracamy tutaj do obserwatora, to zależy od tego, jak my to traktujemy, kiedy jest to bio, czy od momentu, kiedy myśli obiekt żywy, w związku z tym bakteria reaguje automatycznie, tak? Nie ma. Ale mowa tutaj o jakiejś przenośni. O jej przenośni. Będziemy się nad tym zastanawiali, tak? Bo to jest, wie pan, fizyka życia do tego między innymi też służy właśnie, żeby na takie pytania odpowiadać. Wróćmy do naszego Millera i Urey'a. W latach 50. ubiegłego wieku oni tam zaczęli jakąś mieszaninę wody. Proszę zauważyć, sporządzono mieszaninę wody, metanu, amoniaku i wodoru. Czyli to są różnego rodzaju składniki takie czysto chemiczne. I oni chcieli zobaczyć, czy z tej mieszaniny mogą, w tej mieszaninie mogą powstać te cząstki, które nas tworzą. Co nas tworzy? Fosfolipidy, te cukry, to jak pan pamięta, jak to się te, które tworzą DNA? No proszę powiedzieć, bo ja nie pamiętam. Dobra, te cukry i to, z czego jesteśmy zbudowani, czyli elementy białek, czyli aminokwasy, tak? No i cóż, zaczęli schładzać, poddawać działaniu wyładowań elektrycznym i po tygodniu okazało się, że około 12% węgla znajdowało się w związkach organicznych, czyli w związkach, z których my jesteśmy budowani. W tym 2% w 13 rodzajach aminokwasów podstawowych, czyli tych, które stanowią budulec organizmów żywych. Mieszaninę tę nazwano bulionem pierwotnym. Proszę zauważyć, że nic nie mówią o fosfolipidach i nic nie mówią o tych, jak to jest tam, na pewno widzowie się oburzą, że ja tego nie pamiętam, no ale cóż, zdarza się,
nukleotydy, tak? Że nie szukali w ogóle nukleotydów. Natomiast zarówno fosfolipidy, jak i nukleotydy to jest według mnie podstawa. Do białek to za chwilę. Białka się pojawią za moment. Jeżeli pokażemy, w jaki sposób mogło właśnie, jak ewolucja biologiczna mogła sobie zbudować taki mechanizm. Czy tutaj pan twierdzi, że oni nie weszli na ten jeszcze jeden poziom złożoności? Nie zeszli niżej, tak? Bo oni się skoncentrowali na białkach. No rzeczywiście, my jesteśmy obiektami białkowymi, ale wirusy nie. Tak? To nie są obiekty białkowe i dlatego ja uważam, i znowu jest cała... Ale to jest też wielka dyskusja, czy wirusy są organizmami żywymi. Tak, i my do tego dojdziemy, będziemy się zastanawiali i to pan odpowie na to pytanie, dobra? Postaramy się tak zrobić. Natomiast czy są żywe, czy nie są żywe? One na pewno są obiektami, które się powielają, tak? I absorbują zasoby zewnętrzne w bardzo przemyślny sposób. Akurat to nie jest tematem tutaj książki 59 kluczy do zrozumienia zagadki życia, ale jeżeli będzie takie, jeżeli tego, to sobie możemy to omówić również. Tak, tu żeśmy mówili, opisany łańcuch DNA jest cząstką typu RPD o bardzo ciekawej właściwości. Okazuje się, że w określonych warunkach wiązania wodorowe puszczają i DNA rozjeżdża się jak zamek błyskawiczny. To żeśmy już mówili, na dwie oddzielne nici najeżone gotowymi do łączenia się zasadami azotowymi. No i gotowość ta sprawia, że po prostu powstają na tych dwóch niciach rozjechanych, powstają już nowe struktury DNA, bardzo podobne. Właśnie tutaj, tak jak mówiłem, ja się chyba pomyliłem, naukowcy szacują, że pomyłka zdarza się raz na 10 do 8, 10 do 9 potęgi par zasad, czyli raz na tyle może dojść do przekłamania tak jakby tej informacji. Teraz schemat replikacji DNA, który zachodzi w naszych komórkach, tak? Prawdopodobnie kiedy łańcuchy DNA były krótsze, no to po prostu zachodziło to samoistnie. Teraz mamy, właśnie ten schemat chciałbym omówić, bo tutaj się pojawiają takie elementy jak primaza DNA, jak helikaza, jak ligaza DNA, takie różne rzeczy, polimeraza DNA i to są elementy białkowe. To są tak zwane enzymy narzędziowe, które w naszych komórkach powodują, że DNA replikuje się, tak? Czyli że właśnie rozjeżdża się tak jak ten zamek błyskawiczny, a potem do tych oddzielnych tutaj fragmentów dołączane są luźne nukleotydy i one tworzą kolejne łańcuchy DNA. To jest proces opisany przez naukowców, tak to zachodzi, tak to wygląda. Proszę zauważyć, tu jest cząstka, która nazywa się helikazą. Ta helikaza jest cząstką, tak zwaną cząstką narzędziową. Ona jak nóż po prostu pomaga, żeby się to DNA rozjechało. No i cóż, rozjeżdża się, powstają tutaj zasady azotowe, które są luźne i one wychwytują nukleotydy, wychwytują po prostu luźne nukleotydy. Te, dołączając które pasują. Do siebie, te, które pasują, tak? I dokładnie powstają dwie takie same nitki DNA. To jest właśnie schemat replikacji DNA. W tym miejscu ja bym poprosił naszych widzów, żeby podsumować sobie, utrwalić ten materiał, żeby wygooglali po prostu DNA replication czy schemat replikacji DNA. Są fajne filmiki. Warto obejrzeć kilka filmików, nie jeden, tylko zobaczyć, różni autorzy różnie to pokazują, jak fajnie to się dzieje, tak? I w tym momencie sobie utrwalimy, już wiedzę mamy, już wiemy, jak się te elementy nazywają, czasami nam się to myli, to oczywiście ktoś, kto jest biologiem, to dokładnie to pamięta. Nukleotyd, zapamiętaliśmy. Nukleotyd, tak jest, fosfolipid, tak, ale już liposom, tak, liposom. Sporo jest tych nazw, nie trzeba ich pamiętać, trzeba po prostu zrozumieć ten proces i wyobrażać sobie wtedy, kiedy... Bardzo myślę, że to jest dobra rada, żeby sobie obejrzeć te filmy, ponieważ no, tłumaczenie pojęcia to jedno, ale właśnie złożenie sobie w umyśle pewnego obrazu tego
procesu, no to jest chyba właśnie to, co determinuje, czy zrozumieliśmy, czy nie. Tak, i tutaj ja bym się odwołał do takiego waszego fajnego wystąpienia z panem Pawłem, nie pamiętam, to było 2 czy 3 dni temu, na temat COVID-a. To był statystyk, to jest osoba, która podchodzi do zagadnień epidemiologicznych z matematycznego punktu widzenia. I wtedy Piotr Szlachtowicz, pana kolega, dziennikarz, powiedział, no tak, musimy się, żeby poznać lepiej, to musimy się opierać na faktach. Na to pan Paweł chyba powiedział, że trzeba też znać modele. I właśnie te modele, czyli właśnie to, jak to wszystko sobie tam przebiega, pozwalają nam, nawet jeżeli nie mamy pełnych faktów, to przewidzieć pewne rzeczy. Unaocznić. Unaocznić, dokładnie. Czyli to jest, według mnie to jest ważne. Proszę sobie pooglądać. Naprawdę to są filmiki, tam trwają 2, 3, 4 minuty. Przy okazji można się trochę nauczyć języka angielskiego, bo głównie są to materiały w języku angielskim, pomimo że niektóre są robione na przykład przez Hindusów. No i już. No i teraz proszę zauważyć, jaka jest różnica między powielaniem się liposomu i powielaniem się DNA. Liposom jest taką strukturą nieuporządkowaną. To, gdzie leży ten fosfolipid, nie ma żadnego znaczenia. Natomiast w przypadku DNA powstają dokładnie takie same, no prawie dokładnie, tak jak żeśmy mówili, bo tam zachodzą te mutacje różnego rodzaju, ale dokładnie tak, prawie dokładnie takie same łańcuchy DNA powstają. Czyli tu mamy do czynienia z powielaniem się, z cząstką typu RPD, która jest ustrukturyzowana, ona ma swoją strukturę, ona jest tak zbudowana, to jest taki, a nie inny ciąg i to ten ciąg się powiela. Jeszcze raz, panie Janie, prośba, żeby pan przypomniał naszym widzom o definicji tej cząstki RPD, bo to... Cząstka, która rozpada się przy pewnych określonych, w pewnych określonych warunkach, dochodzi do jej albo podziału, albo rozpadu, ale te elementy, które się rozpadają, odbudowują się. I to zasada, jest kluczowa ta odbudowa. To jest kluczowa ta odbudowa. No i tak jak mówię, to jest tak jakby mieć kupę magnesów, które są ze sobą połączone. Uderzamy o stół, one się rozsypują, ale jeżeli zaczniemy ruszać stołem, to te magnesy znowu będą dążyły do tego, żeby się pogrupować. Dokładnie z taką samą sytuacją, znaczy z taką samą analogiczną sytuacją mamy właśnie w przypadku tych cząstek chemicznych, liposomów, które tworzą błony fosfolipidowe, czyli te micelle, liposomy i tak dalej, i tak dalej. Te błony, tak? Które te błony, tak. Nukleotydów, tak jak pan zapamiętał, tak? Które tworzą właśnie już łańcuchy, długie łańcuchy i łańcuchy, które są... Powielana jest również struktura tych łańcuchów, bo w przypadku baloników, no to powielamy tylko i wyłącznie błonę. Także to odróżnia właśnie fosfolipidy od nukleotydów. Nie wiem, jak tam z czasem stoimy. Czy... No, to jest właśnie pytanie, czy zrobimy taki odcinek, powiedzmy, skondensowany, czy jeszcze chciałby pan zobaczmy, dopowiedzieć coś do tego, co tutaj było, bo jeżeli mielibyśmy zaczynać, powiedzmy, nowy temat, no to tak, to wie pan, bo nowy temat to będzie boska cząstka, już tutaj ją, to jest ciało. I to są aminokwasy, także to będzie kolejny blok. To może zapowiemy tutaj. Może zapowiemy, tak. Następnym razem nagramy. Znaczy, może inaczej. Zapowiemy bardzo krótko, że o tym będziemy mówili i już, tak? Natomiast ja bym chciał zwrócić jedną uwagę państwu na to i panu też, na co nikt prawdopodobnie do tej pory uwagi nie zwrócił. Otóż w momencie, kiedy mamy te cząstki RPD, które się budują, no to one potrzebują materiału budulcowego, tak? No a tak, jak no tego tak. Materiału budulcowego nie ma, to co się dzieje? No to chyba giną. To giną. Nie, to jest sytuacja konfliktu interesu. Mamy dwie cząstki, cząstkę Krzysio, walkę Jasio, a potrzebujemy tego samego. No to walka o przetrwanie. To walka. To jest konflikt wygrywa interesu. Silniejszy. Konfliktem interesu zajmuje się matematyczna teoria gier. I prawdopodobnie, znaczy jestem przekonany, że nikt z państwa nie słyszał na lekcji biologii, ani na lekcji chemii w szkole średniej, że zagadnienia związane z życiem trzeba dobrze traktować, trzeba po prostu analizować z punktu widzenia matematycznej teorii. No bo to jest podejście systemowe, interdyscyplinarne, tak? Tak, tak. Niestety często w szkole jesteśmy uczeni
Oczywiście być może i te sprawy związane z DNA też są wykładane. Ja chyba nie pamiętam, żebym miał Ja nie miałem, na pewno. akurat coś takiego, ale jeżeli o tym się uczy, no to w ramach wąskiej specjalizacji, bo bardzo często nauczyciel jest wyspecjalizowany tylko w tej zatomizowanej, byśmy powiedzieli, dziedzinie, dyscyplinie poznawczej. No a żeby spojrzeć na to jakby powiedzmy z góry, ogólnie, ale tak całościowo, systemowo, no to trzeba mieć trochę dokładnie, trzeba wiedzę mieć takie i znowu wracamy do tego szersze. Wywiadu sprzed 2 dni, tak? Tam pan Paweł, statystyk, mówił, że on patrzy na epidemiologię oczami matematyka, o specjalizacji statystyki. Tak? Znaczy on jest statystykiem i on na to patrzy i powiedział, że na całym świecie kwestie epidemiologiczne są badane właśnie poprzez statystyków i modele matematyczne. Co więcej, to są takie same analogiczne modele jak rozprzestrzenianie się plotek. Tak? No i dla niego to jest tak jakby oczywiste. Proszę zauważyć, plotki, no to jest, plotka to jest jakieś zagadnienie chyba socjologii, prawda, albo psychologii, a tutaj wirus to jest zagadnienie, no rzeczywiście epidemiologia, biologia i tak dalej. Coś jednak je łączy. A coś jednak je łączy. I to jest właśnie, o czym żeśmy mówili w poprzednim sezonie, to jest to myślenie absolutne. My w szkołach nie jesteśmy nie uczeni myślenia takiego właśnie holistycznego, że tu jest matematyka. Świat idzie w tym kierunku, edukacja idzie, już nie ma, nie wiem jak to w Polsce jest, ale wiem, że chyba w Stanach Zjednoczonych już nie ma takich przedmiotów jak biologia czy chemia, tylko tam jest generalnie science, tak? Czyli oni próbują to wszystko połączyć. Ja nie wiem, czy przypadkiem nie chcą tego uprościć, tak, żeby to w ogóle było, no bo uczniowie w Stanach Zjednoczonych są uważani za jednych z głupszych, tak, że to jest ten cały system edukacji, tam nie jest jakiś tam super dobry. Natomiast ja Państwu właśnie chciałbym zwrócić uwagę już na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania, że przed chwilą mówiliśmy o kwestiach chemicznych, mówiliśmy o biologii. Przeszliśmy od chemii do biologii poprzez cząstki, które nazwaliśmy cząstkami organicznymi, tak? Czyli powiedzmy cząstki bio. Zaczęliśmy się zastanawiać, które te cząstki są bio, jak to rozróżnić. Natomiast nie mówiliśmy zupełnie o konflikcie interesu i o tym, że te zagadnienia właśnie ewolucji biologicznej, zainicjowania, samowzbudnego zainicjowania się tej ewolucji, należy potraktować aparatem matematycznej teorii gier. I dopiero wtedy pojawi się szerszy plan widzenia, lepsze zrozumienie. Czyli też kwestie prawdopodobieństwa chociażby, tak? Też. Mutacji jako zaburzenia i potem cała teoria systemów. Jak to zaburzenie wpływa na stabilność systemu? A jak należy patrzeć na ten cały system, tak? Naukowcy badali ten bulion pierwotny, czyli oni stworzyli jak w wannie, tak? Wrzucili jakieś cząstki chemiczne, tak jak mówiliśmy, tam metan, węgiel, jakieś inne rzeczy, potraktowali to piorunami elektrycznymi i takimi rzeczami, pojawiły się jakieś tam cząsteczki, tak? No i tylko zaraz zgubiłem wątek, to mi się czasami zdarza. No, pan mówił, że nie zeszli na ten poziom. Tak, no, że właśnie tylko stwierdzili, ok, są białka, no to prawdopodobieństwo tego, że mogło dojść w ten sposób do powstania życia, to jest takie, a nie inne. Już wiem, wątek. I teraz te zaburzenia, które się powiada, ten cały bulion, który oni określili, prawdopodobnie to te wszystkie cząstki, biocząstki pojawiły się w oceanach i one stanowią system autodynamiczny, który zaczął się przekształcać, tak jak żeśmy mówili, ten system, te wszystkie cząstki organiczne wygenerowały na zasadzie samowzbudnej ewolucję biologiczną, która zaczęła zmieniać te cząstki, ona zaczęła je organizować, integrować w większe struktury. Te struktury ze sobą na zasadzie konkurencji zaczęły w jakiś tam sposób walczyć, wydzierać te zasoby. Pojawiła się matematyczna teoria gier, tak? No i mówię, na całe to zagadnienie nie patrzymy tylko przez okulary biologii, ale teorii systemów, teorii stabilności. Tutaj się kłania jeden z takich bardzo ciekawych naukowców, Aleksandr Ljapunow, to był Rosjanin, który właśnie wprowadził te zagadnienia stabilności. Moja teza jest taka, i tu wracam do pytania, jakie były zadane Dawkinsowi i Jackowi Szostakowi, jak mogło dojść do powstania życia. Pierwszy odpowiedział, że to był szczęśliwy przypadek chemiczny, a drugi, że jakoś tam. Ja twierdzę, że to powstało na zasadzie procesów, które w sposób asymptotycznie
statycznie, zbieżny, dążą do tego, żebyśmy powstawali, żeby te obiekty żywe były coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej doskonałe właśnie w przechwytywaniu zasobów zewnętrznych. No i w swoich książkach próbuję to pokazać, że tak mogło właśnie to wszystko wyglądać. Mogło czy musiało? Wie pan, według mnie musiało, ale to ja nie mam żadnych na to dowodów i prawdopodobnie nikt nie będzie miał dowodów, no bo pierwsze dowody to są skamieniałości. Natomiast co było wcześniej, przed tymi skamieniałościami, a skamieniałości są produktem ubocznym, tak, tego całego interesu, całej tej ewolucji biologicznej. Co było wcześniej, według mnie możemy się tylko domniemywać, możemy budować modele prawdopodobne, możemy obliczać prawdopodobieństwo tych modeli, no i już nie ma, no nie wiem, tylko w ten sposób, według mnie. No ale oczywiście może ktoś przyjdzie zaraz za mną i powie, że już wymyślił i ma stuprocentową pewność. W takim razie czekamy na Państwa komentarze, na to, żeby tutaj też dzielić się wiedzą, jakimiś spostrzeżeniami, prawda, Panie Janie? Tak, bo ja jestem otwarty. Sprzężenie zwrotne jest bardzo przydatne nam. To nauka polega na tym, że wszystko może być kwestionowane, tak? Tylko to trzeba kwestionować w taki sposób racjonalny, pokazywać, tak, gdzie się człowiek pomylił, może ja coś właśnie nie tak powiedziałem. I też pytanie, czy na przykład pomyłka, że ja nazwałem fosfolipid nukleotydem, być może taka sytuacja miała miejsce, bo się przejęzyczyłem, jaki to ma wpływ na całość mojego przekazu? Tak? Bo oczywiście jest wiele osób, które się czepiają szczegółów nieistotnych. Tu chodzi o to, że my budujemy model, dosyć złożony model, musimy wszystkie te elementy omówić w szczególe, a potem właśnie tak jakby stworzyć z niego pewną logiczną całość, która będzie spójna jeszcze na dodatek. Bardzo dziękuję za rozmowę i z niecierpliwością czekam na kolejny odcinek. Boska cząstka, czyli właściwości aminokwasów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu. Z nami był Jan Kubań, autor Fizyki i Życia. Ja nazywam się Krzysztof Lech Łuksza i zapraszam Państwa oczywiście do oglądania następnych odcinków, jak tylko się ukażą. Do zobaczenia.